W ostatnich miesiącach 1886 roku pojawił się w Europie tajemniczy angielski turysta jeżdżący incognito po różnych stolicach. Niedługo jednak stało się publiczną tajemnicą, że jest to kanclerz skarbu w angielskim gabinecie Lord Randolph Churchill, ojciec Winstona Churchilla. Zaraz zaczęło krążyć tysiące domysłów co do prawdziwego celu jego podróży, którym miało rzekomo być zorganizowanie koalicji przeciwko Rosji. Gdzie się pojawił, opadali go reporterzy i prasa europejska pełna była różnych plotek z nim związanych. I w Warszawie bardzo żywo interesowano się jego osobą. Nic więc dziwnego, że czytelnicy Kuriera Warszawskiego rzucili się na numer pisma z dnia 29 grudnia, w którym znany pisarz i najpopularniejszy felietonista Warszawy, Bolesław Prus, zamieścił tego dnia dłuższy felieton o pobycie lorda Churchilla w Warszawie. Posłuchajmy, jak tę wiadomość przyjęli warszawiacy. Pan Bolesław Prus, przepraszam, pan Aleksander Głowacki, bo tu w domu i dla przyjaciół Olesiem był i będzie. A więc pan Aleksander kłopoczy się dziś znowu jak co tydzień od 10 przeszło lat, co by napisać w swojej kronice do Kuriera Warszawskiego. Żeby, jak zawsze, pouczyć, a jednocześnie nie znudzić. Żeby czytelnicy, śmiejąc się z żartów pana Prusa, nie wiedzieli nawet, że razem z żartami przełknęli nauczkę. Ale jaki by temat dziś poruszyć? Myśli pan Aleksander, siedząc przy biurku nad białą kartką. Przyjemnie tu w mieszkaniu, zacisznie, ciepło, ogień w piecu buzuje, woda w samowarze kipi, pewno niedługo podadzą herbatę. A za oknami mróz, ciemno, słychać tylko przejeżdżające sanki. No więc, co będzie z tym felietonem? Poprawia na nosie okulary w metalowej oprawie, gładzi ręką kręconą czuprynę, w której już przezierają białe nitki, pióro macza w kałamarzu i znowu odkłada. O świętach? Już za późno. Felieton ukaże się 29 grudnia. Dobrze by było, zanim się karnawał zacznie i nic już ludziom nie będzie w głowie, tylko zabawa, znowu do sumień warszawiaków postukać, pokazać im siebie samych jak w lustrze. Niech by się zastanowili, niech by choć paru przejrzało. Ze świętami też by jakoś warto powiązać, zawsze ci to bardziej zwraca uwagę, co z dniem dzisiejszym związane. Rozmyśla, wzdycha, pyka z fajeczki. I naraz już wie. Już ma temat. Kładzie u góry tytuł. Pobyt lorda Churchilla w Warszawie. I już pióro biegnie po papierze, a zapisane kartki rosną na biurku. Będą mieć w redakcji felieton na czas. 29 grudnia przed południem spotkali się jak zwykle u Semadeniego na pół czarnej pan doktor. Napoleonka z kremem dla mnie. Pan mecenas. Garson, pół czarnej jak zwykle. I ich przyjaciel, znany aktor z Teatru Rozmaitości. Moje uszanowanie, panie mecenasie. Moje uszanowanie. No i cóż to za sensacja. I pomyśleć, że nikt z nas o tym nie wiedział. Polityka, mecenasie, polityka. O czym wy mówicie? No, o angielskiej wizycie oczywiście. Nie słyszałeś? Parę dni udało mu się być w Warszawie incognito i ani się kto domyślił. Tak samo było w Pradze i w Wiedniu. Pamiętacie? Dopiero pod koniec pobytu dziennikarze dowiedzieli się, że niejaki Mr. Spencer, co mieszka w Imperialu i z przyjacielem chodzi po wiedeńskich muzeach, to minister angielskiego gabinetu. Dyplomatyczna tajemnica, niby podróż dla przyjemności na zewnątrz muzea i sklepy. Widziano go, jak robił zakupy u Weidmana. Pokazał się na operetce, wiceadmirał, a po cichutku
rozmowy w Berlinie, w Wiedniu. Wszystko po to, żeby... Żeby po cichu zmontować wspólną koalicję przeciwko Rosji. Jeśli mi zaraz nie powiecie, o czym mowa... Kurieraś dziś nie czytał? Nie zdążyłem jeszcze. A bo co? No to masz tu, czytaj, dowiesz się. Co mam czytać? Artykuł polityczny? Telegramy? Dużo byś się z tego dowiedział. Czytaj dzisiejszy felieton Prusa. Stanęliśmy, pisze Lord Randolph Churchill, stanęliśmy w Warszawie w zeszły piątek o godzinie 8 wieczór. Była to Wigilia Bożego Narodzenia i mogliśmy naocznie sprawdzić, z jaką uroczystością Polacy obchodzą to piękne święto, tak drogie dla każdego Anglika. A to ci heca, angielski lord w Warszawie. A kto on taki? Minister angielskiego gabinetu. Ważna figura. No ale czytaj, czytaj. Pozwolicie? Może ja sobie po cichu. Czytaj głośno. Ja tylko raz rzuciłem okiem przed wyjściem z domu, bo spieszyłem się do chorego. Chętnie jeszcze raz posłucham. No, czytaj, czytaj. Z dawniejszych moich podróży, wreszcie z opowiadań osiadłych tu rodaków, wiem, że Polacy w ogóle, a warszawiacy w szczególności, należą do najruchliwszych ras na kuli ziemskiej. W mieście liczącym 400 tysięcy mieszkańców co dzień przez ulicę przesuwa się ze 4 miliony osób. No. Każdy bowiem warszawiak wybiega z domu przynajmniej 10 razy na dobę. Widzę, jak galopują po chodnikach, w prawo, w lewo, w poprzek i w ukos, jak potrącają się wzajemnie. Prawda. Więc jak potrącają się wzajemnie, jak nawet wpadają pod koła dorożek, zdawać by się mogło, że ludzie ci spóźnili się na pociąg albo uciekają przed wierzycielami. Co oni tak gonią? Zapytałem naszego konsula, kiedy zwiedzał Warszawę latem. Gonią czas, który przed nimi ucieka. A po co oni gonią czas? A żeby go zabić, że im ucieka zbyt prędko. Łatwo więc wyobrazić sobie, jakem się zdziwił, zobaczywszy w piątek wieczór ulice prawie puste. No pewnie, wszyscy w domu na wini. Cicho i pusto. Czasem tylko przy stojących sankach odzywa się dzwonek. To koń dorożkarski, zdziwiony długim odpoczynkiem, potrząsa głową i patrzy na swego pana, któremu bat wysunął się z ręki na prawo, czapka spadła na lewo, a on sam pochylił się naprzód sani i bezwładne ręce zwiesił nad dyszlem. Christmas Eve. To po angielsku Wigilia Bożego Narodzenia. Jeżeli tak uroczyście w Wigilię Bożego Narodzenia wyglądają ulice, jeszcze uroczyściej musi być wewnątrz mieszkań. Domyślam się, że Polacy czczą Boże Narodzenie za pomocą mnóstwa świateł. Prawie bowiem w każdym oknie widziałem rojowiska płonących świec. I to mnie jeszcze uderzyło, że kiedy na ulicy Nalewki świece paliły się w pająkach i kandelabrach, to na krakowskim przedmieściu albo na placu teatralnym były one poprzylepiane do zielonych drzewek. Co? Że też Wilia i Szabas musiały wypaść jednego dnia w czasie jego wizyty. Czekajcie, zaraz usłyszycie, co on tu o tym dalej pisze. No. Drobny ten fakt naprowadził mnie na doniosłe etnograficzne odkrycie. No. Bez kwestii w Warszawie mieszkają obok siebie dwie odrębne ludności, jakby dwie geologiczne warstwy. Jedna z nich starsza, wyżej ucywilizowana, z dziada pradziada obchodząc uroczystość Wigilii, miała już czas zaopatrzyć się w świeczniki. Ta mieszka na Nalewkach. Druga zaś, która przylepia świece do drzewek, jest oczywiście warstwą świeżą, napływową i ta mieszka w okolicach Placu Teatralnego lub na krakowskim przedmieściu. No, znowuż nie ma się co śmiać, panowie. To bardzo źle, że cudzoziemiec wyjedzie z takim wrażeniem. Ale że też nie było nikogo, kto by mu to wytłumaczył. Nie przejmujcie się, mój mecenasie. Tu zaraz lepiej się zaczyna. Zresztą ci ruchliwi i sympatyczni Polacy pod wieloma względami przypominają społeczeństwo średniowieczne. No, to już sobie pozwolił. Ciekaw jestem, z czego on to wywodzi. Nasze stulecie w krajach takich jak Anglia, Niemcy, Francja cechuje się przede wszystkim gorączką badań naukowych i wynalazków technicznych i tak dalej, i tak dalej. W
wciąż o nauce. Nieciekawe. Ależ to jest właśnie najciekawsze. Toś powinien czytać. To jest właśnie ważne. Krótko mówiąc, w zachodniej Europie istnieje cała armia uczonych, którzy uganiają się za podpatrzeniem w naturze jakiejś nieznanej tajemnicy lub wydarciem jej nowego skarbu. Reszta zaś społeczeństwa przyklaskuje ich usiłowaniom. W Polsce o podobnym ruchu umysłów nie ma mowy. Święta prawda, światły człowiek z tego lorda, że też on to zaraz zauważył. Czy nie powtarzam zawsze, że w tym wieku oświecenia nasze społeczeństwo grzeszy obojętnością dla nauki? Nauczonych krzywo się u nas patrzy, zaraz darwinista. Co u nas znaczy tyle, co rzezimierz? No, to może przesadam. A, uczeni u nas umierają z nędzy. Słusznie ten Anglik pisze. Pamiętam coś w tym rodzaju, że nasi uczeni to misjonarze wśród dzikich ludów. Dopuścisz lorda do głosu. Zaraz, jak to idzie dalej? Mniej więcej tak samo działo się uczonym w średnich wiekach. Z tą różnicą, że wówczas palono ich niekiedy na stosie. Woda na wasz młyn, doktorze! Ale nas ubrał, co? No, zobaczmy, co więcej o nas myśli. Czytaj no. Drugi wielki czynnik naszej epoki, praca, nie cieszy się również sympatią inteligentnych Polaków. Wprawdzie tu, jak i na całym świecie, istnieją rolnicy, rzemieślnicy i kupcy, ale odgrywają oni rolę dosyć pośrednią. Tak pośrednią, że epitet Dorobkiewicz albo syn Dorobkiewicza, który u nas lub w Ameryce jest rękojmią energii i zdolności, uważa się tu za obelgę. Prawda, prawda. Wystarczy, żeby ktoś u nas się dorobił, a już ma wrogów. Zazdrość nas zjada, nic innego. Nie przerywajcież mi wciąż, nigdy do końca nie dojdę. No czytaj co ważniejsze. No czytaj, czytaj. Tu coś ciekawego. No. Słuchajcie. Teraz na przykład Warszawa gorąco zajmuje się wytępieniem żebractwa, które w tym mieście stało się chorobą chroniczną. Był czas, że Warszawa wyglądała na gród zdobyty przez armię dziadowską. O, dobrze powiedziane, armia dziadowska. Wstydu się człowiek musi nałykać, że obcy widzą, jak tu u nas jest. Jeszcze nie koniec o tych żebrakach. Mam dalej czytać? No czytaj, czytaj. Obecnie, dzięki policji, żebracy są spłoszeni. Można wprawdzie jeszcze spotkać dżentelmenów klęczących na ulicy z miseczkami w rękach, no ale ci nie żebrzą. Oni tylko modlą się na ulicy i pokazują przechodniom, że są właścicielami miseczek. Można słyszeć na podwórkach rozdzierające dźwięki katarynek. Ale i to nie żebranina, tylko artyzm. W ogóle zaś dawniejsze gromadne, a bezwstydne upominanie się o jałmużnę dziś nie ma miejsca. Skąd on to wszystko tak dobrze wie? Jakże? Mają tu przecież swojego konsula. Pewnie oprowadzą ministra po Warszawie. Słuchajcie, z kim myślicie tu się widywał, co? Prowadził jakie polityczne rozmowy? No po cóż innego by przyjeżdżał? Ale o tym na pewno pary nie puści w swym dzienniku. Co się śmiejesz? Co żeś tam wyczytał? Paradne. No. Rzuciłem okiem na koniec. Churchill opowiada tam anegdotkę. Posłuchajcie. Do Wellingtona zgłosił się pewien mechanik wyrabiający automaty. Z propozycją, ażeby marszałek kupił mechanicznego barana, który chodził, budł, a nawet beczał. Cóż byś, Acan, chciał za to dziwo? Spytał Wellington. 1000 funtów, odparł mechanik. A ile kosztuje żywy baran? Zwrócił się wojownik do swego intendenta. Funt szczerling, wasza cześć, odpowiedział intendent. W takim razie, rzekł Wellington, proszę mi kupić naturalnego barana, który za funt szczerling będzie nie tylko chodził i beczał, ale jeszcze da mi wełnę i mięso. Będzie cała mądrość Anglii w tej anegdocie. Aleś mi jeszcze o tych dziadach nie skończył. Pamiętam, gdy sam czytałem, że mnie tam jakaś szczególna myśl uderzyła. Przypomnij, co to było. Usunięcie jednak żebraków nie wyczerpuje kwestii. W całej Warszawie nie ma instytucji, która by ułatwiała biedakom wyszukiwanie pracy. O, to. No i co dalej? I dzieje się tu na pozór nieprawdopodobne zjawisko. Z jednej strony są wyrobnicy, froterzy, tapicerzy, mularze, szwaczki ginące z powodu braku zajęcia. A z drugiej strony rozlegają się narzekania na brak
właśnie owych wyrobników, froterów, pomywaczek i szwaczek. Niedogodnościom tym zapobiegłyby biura pracy czy biura najmu dziennego, które u nas tak wybornie funkcjonują, a tak niewiele kosztują. W Warszawie jednak nikt o nich nie myśli. W tym cała rzecz. U nas nikt nie myśli ani o tym, ani o wielu równie istotnych problemach. Jeszcze gdy do serca zaapelować, to się jeden z drugim wzruszy i doraźnie pomoże. Ale gdzie trzeba trwałego wysiłku i pracy umysłu... Oho, już nasz racjonalista i radykał siadł na swego konia. Dzień dobry. No właśnie na was czekamy, redaktorze, żebyście nam coś o tym lordzie Churchillu powiedzieli. Może coś więcej wiecie, co? Więcej? Ja wiem wszystko. Lord Randolph Spencer Churchill. Trzeci syn siódmego księcia Marlborough. Lat 37. Minister skarbu w rządzie jej królewskiej mości królowej Wiktorii. Żona Amerykanka. Chodząca z ciebie encyklopedia. Ale głowa, co? Przyznam się wam jednak, że moja fenomenalna erudycja jest świeżej daty. Jeszcze wczoraj nic o Churchillu nie wiedziałem. Wszystkiego nauczyłem się dziś rano, w związku... Ale sensacja, co? No, sensacja to może za dużo. Jakie to ma dla nas znaczenie? Jak to jakie? Taka ważna osobistość? To ważna istotnie, tylko Anglia od nas daleko. Ale skąd wy o tym wiecie? Dopiero dziś rano dostaliśmy wiadomość, jeszcze w gazetach nie mogło być. Nie mogło, a było. Cała dzisiejsza kronika Prusa w kurierze temu poświęcona. Kronika Prusa? O Churchillu? No tak, o jego wizycie w Warszawie w czasie świąt. Kto wie, może jeszcze tu jest? Bardzo ciekawe rzeczy zaobserwował. Musicie przeczytać jego notatki. No, nie widzę znowuż powodu do tej wesołości. Tom się uśmiał. Churchill w Warszawie w czasie świąt. No. Wiecie, gdzie wtedy był? U królowej w Windsorze i u premiera Salisbury. A teraz siedzi zamknięty u siebie w domu w Londynie. A wiecie, co robił? Składał swoją dymisję z gabinetu. W przeddzień willi przestał być ministrem. Sensacja w Europie, skandal w Anglii, bo towarzyszą temu różne intrygi, którymi nam nie warto się zajmować. Całe święta szły tam targi, a wy uwierzyliście, że on w Warszawie. Wtedy, kiedy ważyła się cała jego kariera. Ale zaraz, jak to możliwe? No przecież Prus wyraźnie powołuje się na jego słowa. Gdzie jest ten kurier? Dajcie, ja pokaż. No. Zaraz. Gdzie tu początek? Stanęliśmy, pisze Randolph Churchill, w Warszawie. I na zakończenie znowu. Na tym kończą się notatki lorda Churchilla. Potężnie was wszystkich Prus nabrał, nie ma co gadać. A z wami pewno pół Warszawy. Uśmieję się, gdy mu to powiem. No, ale ja już muszę lecieć. My też idziemy. Czekajcie, Garson, proszę płacić. No, a doktorze, idziemy, co? Nabrać nas nabrą, ale i tak ma rację. Na przykład z tym szukaniem pracy. Ćwieka mi zabił w głowę. Trzeba by pomyśleć o założeniu jakiegoś takiego biura pośrednictwa pracy, o jakim Churchill, chciałem powiedzieć, Prus wspomniał. No oczywiście bezrobotni nie płaciliby za pomoc ani grosza. Oprze się to na racjonalnej organizacji. Nawet te nasze uliczne katarynki, lord Churchill zauważył. Tak, rzeczywiście. Było tam coś o ich rozdzierających dźwiękach. Nie wiem, czy was jeszcze zobaczę przed sobotą. Będę bardzo zajęty. Więc już dzisiaj życzę do siego roku. Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego. Autorką tego obrazka z czasów starej Warszawy, z czasów Bolesława Prusa, była Stefania Kosowska. W audycji wzięli udział aktorzy Teatru Polskiego w Londynie. Mówi rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w programie świątecznym.